Cześć! Z tej strony Magda z mypolishcourse.com. To jest podcast o Polsce, o Polakach i języku polskim. Dzisiaj zabiorę Was w podróż do świata książek. Książek nie byle jakich, ciekawych, śmiesznych, mądrych, ale wcale nie nudnych, napisanych przez polskich pisarzy. Poznacie nietuzinkowe, nietypowe postacie i różne historie. Pokażę wam, jak różnorodni są polscy autorzy i jak interesująco potrafią pisać. O kim będę dzisiaj opowiadać? Wybrałam dla Was cztery książki, odmienne gatunkowo. Kryminał, literaturę faktu, powieść filozoficzną i komediową. Mam nadzieję, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Gotowi? Zaczynamy! Byliście kiedyś we Wrocławiu? Znany historyk Norman Davies używa różnych nazw tego miasta. W zależności od właściwego okresu historycznego: Wratisławia, Breslau lub Wrocław. To miasto znajduje się w południowo-zachodniej części Polski. Ma przepiękną architekturę, położone jest nad rzeką Odrą. Nosi ślady panowania czeskiego, niemieckiego i polskiego. Jest to miasto ponad 100 mostów. W 2016 roku. Wrocław został wybrany europejską stolicą kultury. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Ponieważ jest to miejsce akcji serii 11 książek o Eberhardzie Moku, pisarza Marka Krajewskiego. Miasto nie jest dla autora przypadkowe, gdyż zna je doskonale. Tu się urodził, mieszka i pracuje. Początkowo pracował jako bibliotekarz. Potem jako wykładowca na Uniwersytecie Wrocławskim, a następnie jako pisarz. Jego powieści tłumaczone są na wiele języków i określane jako tak zwane kryminały retro, gdyż akcja rozgrywa się w pierwszej połowie XX wieku. Co więcej, czasem bliżej im do horroru, czy też opowieści niesamowitej, gdyż postać głównego bohatera doskonale wpisuje się w konwencję czarnego kryminału. Zresztą sam autor przyznaje, że jego bohater wykazuje podobieństwo do Filipa Marlowa z opowiadań Raymonda Chandlera, przy czym różnią się oni prezentowanymi postawami. Bohater Krajewskiego, Eberhard Mok, pracuje we wrocławskiej policji kryminalnej. To człowiek zły, bezwzględny, myśliwy i na dodatek nałogowy alkoholik. Działa wbrew przełożonym, czyli nie słucha poleceń i rozkazów. Współpracuje z przestępcami, a nawet działa poza prawem. Za wszelką cenę dąży do zemsty, dokonywanej nawet po latach. Intrygi w książkach z tej serii są mroczne i dotyczą najgłębszych pokładów ludzkiej podłości i zła, a wszystko w scenerii przedwojennego Wrocławia. To zdecydowanie lektura dla ludzi o mocnych nerwach i poszukujących mocnych wrażeń. Warto sięgnąć po tę książkę, by poczuć dreszczyk emocji na własnej skórze. Tu nie będziecie się uśmiechać tak jak na przykład, czytając kolejną książkę, którą chcę wam zaprezentować. A jest nią Polskie Piekiełko, obrazy z życia elit emigracyjnych. 1939-1945 Stanisława Kopra, polskiego historyka, który w lekki i bardzo przystępny sposób opisuje polskie postaci i wydarzenia historyczne różnych epok. Bardzo często robi to z przymrużeniem oka. Ma bardzo lekkie pióro i nie męczy datami, skomplikowanymi opisami wydarzeń czy polityką. Stanisław Koper jest obecnie bardzo popularnym pisarzem w Polsce. Dotychczas wydał ponad 50 książek historycznych i pracuje nad kolejnymi. Jego książki rozchodzą się w nakładach, o jakich inni autorzy mogą tylko pomarzyć. Pytany, od czego zaczynał, odpowiada Zacząłem pisanie od jednej z moich ulubionych epok historycznych, czyli od antyku. Pierwsze dwie książki opublikowane na ten temat poniosły solidną klęskę wydawniczą. I zapewne słusznie. Cóż, nie dziwi mnie to, bo ile osób by chciało czytać o Antyku. Większość powie: Nuda. O kim można przeczytać w książce Stanisława Kopra? Na przykład o generale Władysławie Sikorskim, który, jak się okazuje, Prywatnie był człowiekiem mściwym, małostkowym, pamiętliwym, ale który narażając się ówczesnym elitom, jednym podpisem złożonym pod układem z Sowietami, ocalił więcej Polaków niż poległo naszych żołnierzy na frontach II wojny światowej. Pisze także o Julianie Tuwimie, bardzo znanym polskim poecie i ciemniejszej stronie jego życia polegała ona na zmianie jego poglądów politycznych na rzecz komunizmu co zapewniło mu wygodne i luksusowe życie z drugiej strony spowodowało rozpad przyjaźni warszawskiej grupy poetów w której był też Julian Tuwim grupa ta publikowała swoje utwory w popularnym wtedy piśmie pod tytułem Skamander to stąd członkowie tej grupy nazywali siebie skamandrytami do dzisiaj nazwa ta jest jednym z wielu ważnych pojęć w polskiej literaturze. A Józef Piłsudski? Dowiemy się, jaki był na co dzień, czego prywatnie szukał i jakie miał słabości. To pozwala spojrzeć na marszałka Piłsudskiego z zupełnie innej strony, dostrzec w nim nie tylko stratega i polityka, ale również człowieka. Dzięki poznawaniu historii w taki sposób. Czytając o dawnych wydarzeniach, losach różnych osób, możemy lepiej rozumieć przeszłość. A przeszłość jest ważna, bo pamiętając o niej, nie powtarzamy błędów i podejmujemy dobre decyzje, które wpływają na naszą przyszłość. Prawda? Takie spostrzeżenia możemy znaleźć w powieściach kolejnego pisarza, Wiesława Myśliwskiego, niezwykle popularnego polskiego pisarza filozoficznego. Autora dwukrotnie uhonorowanego Literacką Nagrodą Nike, którego dzieła tłumaczone są na wiele języków. Pisarz znany jest z tego, że publikuje rzadko, ale każda jego powieść jest głośnym literackim wydarzeniem. Powieść Ostatnie rozdanie przedstawia różnorodność punktów widzenia. Pokazuje, że na postrzeganie świata składa się wiele indywidualnych czynników i że psychika zmienia się na skutek różnych wydarzeń, zdobywanych doświadczeń i upływu czasu. Książka skłania do refleksji, ale nie poucza i nie ocenia. Pokazuje życie z jego dobrymi i złymi stronami. Jest prawdziwa i wciągająca. Sam myśliwski jest człowiekiem zwyczajnym, w jednym ze spotkań z czytelnikami opowiadał, jak lubił stać w kolejkach w czasach PRL-u. Mówił, bo w tych kolejkach ludzie tworzyli literaturę. Stało w niej z pięćdziesiąt osób, przeważnie kobiety. Jak się stoi całą noc, to się nie milczy. Kobiety zwierzały się, opowiadały całe epopeje swojego życia. Słuchałem tej magmy językowej, konkretów ludzkiego życia a to właśnie konkret tworzy świat. I tak jest w jego książkach. Nie ma lania wody i jakby się mogło wydawać, wszechogarniającej nudy. Podobnie nie będziecie się nudzić, czytając niezwykle swobodnie napisane książki Jacka Galińskiego, stanowiące serię o staruszce uwikłanej w różne historie. Pierwsza część nosi tytuł Kółko się pani urwało. Bohaterką jest emerytka Zofia Wilkońska, wygadana starsza pani o zdecydowanych poglądach i twardych zasadach, irytująca kobieta przeżywająca różne, śmieszne przygody związane z aktualnymi wydarzeniami występującymi w Polsce. W tej książce autor przedstawił w tle motyw nielegalnego przejmowania kamienic, bardzo głośnego tematu w ostatnich latach w Polsce. Babcia w każdej sytuacji zachowuje trzeźwość umysłu, wykazuje odwagę, walczy z niesprawiedliwością. Gdy złodzieje włamali się do jej mieszkania i sprofanowali mundur jej zmarłego męża, Miarka się przebrała. To znaczy staruszka się zdenerwowała i podjęła własne śledztwo, pełne zwrotów akcji i dużej dawki humoru. Wszystkie tropy prowadzą do faceta bez nogi, ale okazuje się, że ten został zamordowany, a ona sama jest pierwszą podejrzaną. I wtedy dopiero zaczyna się akcja. Babcia łapie swój wózek emerycki na zakupy i rozpoczyna swoje wielkie śledztwo. Po drodze w staromodnym stylu krzyczy na każdego, kto na to zasłuży: żonę adwokata gangstera czy podstarzałego sąsiada amanta. To jest doskonała lektura na odprężenie i poprawę humoru. A Wy jaką książkę ostatnio czytaliście? Czy była to książka polskiego autora? Podzielcie się proszę Waszymi opiniami na temat polskich książek. Piszcie na magda.trawińska lub znajdźcie mnie na Facebooku My Polish lub Instagramie My Polish Course. Dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek nie był dla was za trudny. Wiem, że było dużo słownictwa, dość trudnego słownictwa, ale mam nadzieję, że daliście radę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a na koniec tradycyjnie wyjaśnienie kilku zwrotów. Pa pa. Być może zauważyliście, że w tekście użyłam dwóch form, postaci i postacie. Obie są poprawne. Forma postaci uznawana jest za trochę bardziej literacką, ale nie jest to sztywna reguła i możecie używać obu form. Wyjątkiem są liczebniki 2, 3, 4. Wtedy stosujemy tylko formę postacie. Dwie postacie, trzy postacie, cztery postacie. A teraz inne wrażenia. Jeden. Za wszelką cenę. Kiedy robimy coś za wszelką cenę, to najważniejszy jest dla nas cel. Robimy wszystko, żeby coś dostać lub osiągnąć. Nie jest ważna, metaforyczna cena, jaką musimy zapłacić. Przykład. Kiedy Roman zorientował się, że jego firma może zbankrutować, za wszelką cenę starał się ją ratować. Wydał wszystkie oszczędności i pracował od rana do nocy. 2. Lanie wody. Kiedy ktoś leje wodę, to znaczy, że nie mówi nam prawdy. Opowiada dużo, ale bardzo niekonkretnie. Nie podaje żadnych precyzyjnych informacji. Niczego z tej rozmowy się nie dowiadujemy. Przykład. Ewelina, przestań już lać wodę i powiedz o co ci chodzi. Nic nie rozumiem z tego Twojego gadania. 3. Miarka się przebrała. Kiedy miarka się przebrała, to znaczy, że mamy dosyć. Przyszedł moment kulminacyjny i teraz musi się coś zmienić, bo inaczej nie wytrzymamy nerwowo. Zaczynamy działać, żeby zmienić tę sytuację, bo już dłużej nie możemy tego wytrzymać. Przykład. O nie, Miarka się przebrała. Albo w końcu pójdziesz do pracy, albo się wyprowadź. Nie będę płaciła za wszystkie twoje rachunki, kiedy ty siedzisz na kanapie i nic nie robisz. W tekście pojawił się również motyw nielegalnego przejmowania kamienic. Opowiem wam w wielkim skrócie o co chodzi. Po wojnie państwo polskie wypłacało odszkodowania, czyli pieniądze za jakąś stratę. Wypłacało odszkodowania właścicielom starych kamienic w różnych miastach w Polsce. Po zapłaceniu takiego odszkodowania Teoretycznie, kamienica należała do skarbu państwa, czyli do Rzeczpospolitej Polskiej. Niestety, było w Polsce wiele sytuacji, kiedy to chciwi, czyli rządni pieniędzy, biznesmeni, przedsiębiorcy, przejmowali takie państwowe kamienice i zarabiali pieniądze na sprzedaży lub wynajmie mieszkań. Jak to robili? Wykorzystywali chaos, w administracji państwowej. Wykorzystywali fakt, że był bałagan w papierach państwowych, fałszowali więc dokumenty, które mówiły, że to oni są właścicielami kamienicy i sprzedawali mieszkania innym ludziom. Dziękuję Wam raz jeszcze za uwagę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa pa!